Kurwa, coś się stało. Widzieliście? Ej, widzieliście to? Ja pierdolę. Nic się nie stało. Oje, tapamy kolekcję. Dobra. Witam was po raz kolejny w drugim... Po raz kolejny. Witam was w kolejnym odcinku z serii Fallout Shelter. Założyliśmy już naszą bazę, zobaczyliśmy lunchboxy. Teraz zostaje nam tylko rozbijać naszą wyjebaną w kosmos bazę. I w tym odcinku poszerzamy budynki. Woda. Woda! Jedzenie! Prąd! Dzięki waszym połączonym mocom powstałem ja, kapitan... Kapitan Volt! Tu. I chuj. Dobra, ciebie mój... Mały przyjacielu. Właśnie, jakie mamy my zadania? Equip one well with a weapon. Padał. Myk. Dziękuję. Koniec. Dobra, udało się zebrać. Jakie jest następne zadanie? Zebrać wodę. Zebrać prąd. Spoko, zbierzemy. Warto teraz nam się trochę pokusić o zebranie wody, żeby dostać kolejną skrzynkę. 25%. Zajebiście. Udało się. Mamy wszystko. Mamy lunchbox. Oh, this drug is so because it's intoxicating. Chodź kochanie się ruchać. Oh yeah. Leviosa. No, spoko, fajnie. Cieszę się, że się tam kurwa grzmucicie pedały. No, że niekoniecznie pedały, bez przesady. Osoba z lakiem. Możesz przejść tutaj. W sumie? Nie. Zostań. Będziesz uczniem rozpłodnikiem. Ty masz inta, masz... Chujowa jesteś do wszystkiego. To możesz inta percepcję 2. Ty idziesz tutaj. Z racji tego, że ty nic nie robisz tutaj. A ty mój przyjacielu, co? Zobaczmy, co ci mogę dać. Percepcja i endurance. Spoko, może być. Brzmi ciekawie. Mamy ci jeszcze jakąś fajną broń. Weź tego nie spierdolę tylko. Problem polega na tym, że nie mamy żadnych steampacków. Dobra, póki co... właśnie bardzo ważna rzecz. Jeżeli wysyłamy nasze postaci do Westlands, to warto je wyposażyć w Radaway'e oraz steampaki. Ale póki nie mamy steampaków, nie ma sensu jej wysyłać, bo te podróże będą krótkie. Lasiem? Co robimy? Napierdzielamy. Super. Dobra. Nie mamy za dużo kasy, zatem pozwolę sobie tylko na kilka ulepszeń. No, jak ulepszyć budynki? Trzeba zaznaczyć i tutaj zamiast młotka macie strzałkę. Upgrade. 350. 350. 350. 375. Nieważne. Aha. Teraz pytanie moje takie. Wróć. Czy ja mogę tu zbudować? Tak, mogę, więc będzie 3. Zajebiście. Nieważne, nic nie mówiłem. Tutaj pozycja też jest spoko. Ale póki co... Nie chcemy rozbudowy. O, mamy kolejną osobę czekającą na zewnątrz. Pięknie. Czy ta osoba coś umie specjalnego? Nie. Ta osoba przyda się po prostu. Tu jest nasza ciężarna. Tutaj będziemy rozmnażać murzynków. My nie jesteśmy... Kurwa, w ogóle tutaj o zajebanie tych murzynów. Gdzie są Chińczycy? Kurwa mać! Przydaliby się Chińczycy. Małe fiutki, kurwa, niewiele potrzebują. A kurwa, robią z technologii rozpierdol. Co za debile. Kurwa mać, ile można tak... ale mamy odpowiednią ilość dwellersów, żeby zrobić storage. Storage się przydaje. Nie za bardzo, ale zawsze, więc coś tam jest. Gdzie warto zrobić storage? Storage warto zrobić gdzieś, gdzie nie będzie przeszkadzał, więc póki co nie warto. Sprawdźmy nasz... here you can use and manage all the weapons of the outfit. Bla bla bla, okej. Okay. Mamy 3 na 10. Wystarczająco. Zawsze możemy wyposażyć naszych mieszkańców. To daje bonusy. Zajebiście. Okej. Okay. Woda. A właśnie, rush. No, głównie o to w tej grze chodzi, żebyśmy cały czas
puszowali ten rush. O, fail! W końcu mamy fail w naszym małym świecie. Disasters occur when a rush fails or randomly in any room. Dwellers in the room automatically fight the disaster. Dwellers lose health while fighting the disaster. If dwellers fail, the disaster spread to nearby rooms. Drag dwellers into and out of the room affected by disaster to keep them alive. Okay. Mamy kolejną osobę, która przyszła do naszego małego społeczeństwa. Kurwa, mamy tyle osób od Inta, a niespecjalnie od percepcji, od agility, od siły. Kurde, trochę słabo. Nie wiem, po chuj ty tam, kurwa, gdzieś jeździsz. Ha, ty po prostu pilnujesz, tak? No, ogólnie... Halo? Miałaś być tutaj. No. Jedzenie. O, pamiętajcie, jak się spierdoli, to trzeba od nowa. Więc tutaj przykładowo nie będę czekać, tutaj mogę zraszować. Tutaj zraszować jest pożytywne. Jeb! Udało się. Zobaczmy nasze questy, bo zapomniałem. Sell one weapon, żeby dostać 25. No to nie jest fajne, bo czasami broń jest o wiele więcej warta, jeśli ją mamy. Sprzedam cię za 10. Cancel. Sprzedam cię za 10. Cancel. No, od 3 do 5. 6. No dobra, można się tego pozbyć, to nie zadaje dużo obrażeń, więc jest ok. 10. 25, 35 kapsli. Czy warto było? Trudno powiedzieć. Na pewno mamy kolejnego innego questa, którego możemy tutaj sobie wprowadzić, czyli Collect Power. No i spoko. Bardzo dobrze, bo akurat mamy power. Power w gaciach. I napierdalamy dalej. Failed. I widzicie, kurwa, masz 20 ileś procent, chuj, nie udało się. Dlaczego? Bo tak, bo kurwa, jesteśmy zajebiści i robimy ci kurwa na przekór. Właśnie fajne w początkach w rushowaniu jest to, że nasze jednostki nie za bardzo tracą punkty życia, więc na starcie jest fajnie. Później, to niejednokrotnie przez zwykłe radrocze, to można stracić ponad połowę HP i wtedy, kurde, zastanawiasz się, ryzykować, nie ryzykować. Jeżeli tak, czy warto? No, póki co 47% nadal sporo. Co z tego? Z fail. I tak jest bardzo często, że chuj, macie duży stopień sukcesu, bo 60%, chuj, nie uda się. I tak jest bardzo często, dlatego to mi się w tej grze tak średnio podoba. Niby to powinna być losowość, ale ta losowość czasami przypada bardzo chujowo. Okej, czy coś tutaj możemy wprowadzić? Wyprowadzić? Wyprowadź ciebie stąd, sukinsyny! Dobra, ty za maszynita, ty nic nie robisz. Deszą, oh yeah! Oh yeah, baby. Look at my moves, huh? I got some moves, yeah. Zaraz cię zaciągnę i cię wyrucham. Spoko. Cieszymy się. 51%. Znając życie, fail. No. Mamy pół na pół. Tak, nie. Trzy opcje, kurwa. Mam pytanie, czy wy byście się nie wkurzyli? Ja bym się wkurzył. O, i bierzmy pod uwagę, że cały czas, jak robimy od nowa, to się chyba zeruje. Więc serio, faktycznie, warto robić to. A po na samym... O, nasze HP-ki spadają. W końcu. W końcu doszliśmy do takiego momentu, gdzie HP-ki spadają. I powiedzcie mi, ile teraz zostało? 5-2. Było 4 ileś, więc zaczynamy od nowa. Więc to trzeba w odpowiednio dobrych momentach to wykorzystywać. Nie ma sensu rushować bez sensu. Fail! Sukces! Pojeby. Okej. No i to też mnie wkurza, że chcę sobie kliknąć, nie mogę. 38%. Na faila. Zajebiście, udało się. Zrobimy jeszcze jeden. I czy się uda? Czy się nie uda? Obstawiamy? Ja zakładam, że się nie uda. Co z tego? No, 48%. To jest duża szansa. Serio? No dobra. Udało się, więc jest zajebiście. Wow. Rise the happiness of one dweller 100%. Yeah. Nawet nie wiedziałem, że zrobiłem dwa questy naraz. Świetnie. Collect three weapons. Wow. Mam jedną. Świetnie. Super.
Awesome. Mmm, cool. Czas otworzyć lunchboxa. Are you ready? Mam nadzieję, że będzie warto. 100 kapsli, zajebiście. Chujowo. Broń, spoko. Złota karta! Mm. Co? Smuggler's End. Koniec smugglerów. Serio. No. Dopy nie urywa, ale mamy kolektu 2 na 3. No to jest w miarę w porządku, kurwa. Dlaczego teraz jak sprzedam tamtą broń? Pierdolę. Dobra. Collect free weapons. Woda. Powiedz. Woda, prąd. Trzeba to raszować. Okie-dokie. Czy powiększamy? Ja chyba powiększamy sobie tutaj. Rok. No to jest głupie. No ale cóż. Musi tak być chyba. Build. Iha. Czy ja już to upgrade'owałem? Tak. Po czym poznaję? Po tym. Po tym. A tego? Ty, dawałem ci upgrade? Ja. Dużo. Rozwijamy. Warto. Warto rozwijać powiększone pokoje. Później takich mniejszych jest znacznie taniej. Okej. Co my tu mamy? Ej, co myślicie? Wysłać ją na poszukiwanie? Pewnie. Tylko będzie trzeba, kurwa, o niej pamiętać. By było chujowo, gdybym zapomniał, nie? Tak srogo chujowo. Ale spoko. Damy radę. Akurat widzę, że nam trochę prąd spierdala. Trzeba trochę zwiększyć obroty. To się nie uda. Na chuj się nie uda. To też się nie uda. To też się nie uda. Nie uda się? 2 minuty. 2 minuty. 26 sekund. Dobra. Jak tutaj się skończy, to nie ma problemu, robimy coś. Czy ja chcę coś zbudować? Nie no, potrzebujemy jeszcze jednego duela. O, idą się ruchać! Zajebiście. Mama lejka. Chodź zobaczyć moje salty chocolate balls. Oh yeah. Jeżeli znacie salty chocolate balls, jesteście awesome. To akurat nie jest nic specjalnie wielkiego, ale... Kto mi powie właśnie, z czego to było? A? Wiecie? Wiecie czy nie wiecie? Ja zakładam, że nie wiecie. Udało się. Wariacja. Zwariowałem. Ktoś puszcza muzykę rockową. A nie, to jest tylko piżama porno. To się wielce pomyliłem. To jest czarny chleb i czarna kawa. Ta, uwielbiam sąsiadów. Mają wyszukany gust muzyczny. Ostatnio leciało cały dzień disco polo. Wczoraj akurat puszczali kolędy. Więc no, srogo. Srogo, kurde, mamy środek lata, w sumie już końcówkę lata. Sorry, muszę na chwilę uciec z wizji. Mamy końcówkę lata, niedługo początek roku szkolnego dla liceum, gimnazjum. Studenci mają jeszcze trochę czasu. No, nie? Fajnie, co? Do szkoły frajerzy. Napierdalać na lekcjach. Robić, kurwa, prace domowe. Ja i tak jestem, kurwa, w pracy. Ale mi płacą. Szkoda, że mi YouTube nie płaci. No. Przydałoby się trochę zraszować, nie? Ale kurwa, to rośnie. Chujowo. O! Żarcie. Wuń. O, żarcie już zrobiliśmy? Zajebiście. Fum. Awesome. 25, 22. 22. No to prąd mi najlepiej idzie. Raszujemy? I tak mamy nowy czas, więc trzeba zraszować. Fail. No. Byłoby nudno, gdybyśmy nic nie zrobili, nie? Okej. Ty możesz przyjść do... Nie wiem. Na razie nigdzie nie idź. Ale bardzo dobrze, że ty tu przyszłaś. Przejdź tutaj. Aha, że nie robisz, nic nie robisz. Ty się opierdalasz.
Okej, okay. Jak tam wam idzie? No spoko. Niewiele żeście się przejęli. Aha, akurat to było chujowe, więc może przyjść tutaj. No tu masz dwa. Że to odpierdalasz. Okej, okay. Fajnie. Jesteście razem. Ruchajcie się. Bądź mi rozpłodowcem. Ruchaj, co popadnie. A ty co? Czemu jesteś smutna? Czemu jesteś zła? Ha, bo robisz coś, czego nie umiesz, głupie cipo. No dobra, idź tutaj. Przepraszam. No nie wiedziałem, no. Zrozum. No nie jesteś chujowa. Ale no to kurwa trzeba wykorzystać, kurwa mięso. Żeby oni napierdalali. No, woda. Jest! Stówka. Zostało jeszcze food. Successfully extinguish one value fire. Nic prostszego. Czego potrzebujemy? Prądu? Power. No. Chcieliście to? Tyle szans porażki, ja się udało. Sprawdzamy ich możliwości. Jest, fail. Ogień! Nie rada rocze, chciałem ogień. Motherfuckers, don't worry, bitch. I'll do it myself. Frit, 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 frit. Yeps. Nie wiem, na chuj ona panikuje, kurwa, 500 pomieszczeń dalej. Nie widzę tu sensu, ale okej. Minuta. 50 sekund. 5 minut. Fire? Też próbowałem. Znowu robale. Radrocze. Fajnie. No to jest śmieszne, że spierdolisz sytuację i nagle pojawiają się radrocze. A kurwa czemu? Tak trochę bez sensu. Mogło być więcej kataklizmów niż właśnie ogień i radrocze. Na przykład, nie wiem, w elektrowni mógł wysiąść prąd. I musieliby, na kurwie, żeby wróciło do roboty i właśnie się z tym męczą. W tym zalewa ich woda. To by było fajne, ale nie, kurwa. Pożar. Radrocze. Radrocze. Pożar. Dobra, żarcie. Oh yeah. Zobaczmy, jakim to idzie. Serio? Serio? Jest. Fire! Jest! Zajebiście. I teraz to extinguish. Extinguish to znaczy... gaśnica. Extinguisher. Extinguisher to jest gaśnica. A my potrzebujemy ugasić jeden pożar. Właśnie, jak tam u naszej podróżnej parówy? Od 6 minut popierdala. O, to jest fajne. Mamy normalnie jak w B-boyu napisane, co się dzieje, co się robi. No i trafiłem na to, trafiłem na to, coś damage, nic się nie stało. I was a tough fighter, but I killed... It was a tough fighter, bla bla bla. My people sure is coming in handy out here. Detect a terrifying Yaoguayo. Yaoguay. The Yaoguay is moving in, ready to attack. Choo 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 choo. Suffer one. No, trochę musiał się ponapierdalić. Raz, dwa, trzy. Całkiem sporo, więc jakby nie patrzeć, bardzo dużo wytrzymałość. Okej. Okay. Niech se łazi. Extinguish udany, dziękuję. Dobra, to chyba byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Do zobaczenia w kolejnym. Zapraszam na następny odcinek już niebawem na moim kanale. A tymczasem zostawcie lajka, zostawcie komentarz, strzelcie suba, trzymajcie się, do zobaczenia i cześć. Oje, chodź się jebać. Chodź, suko. O, wylisz mi moje czekoladowe jaja.